To pierwszy dzień Emmy w nowej pracy. Przeprowadziła się do San Francisco, aby rozpocząć pracę w przedsiębiorstwie technologicznym i wszystko jest dla niej nowe. Gdy tylko przybyła, stażysta zaprowadził ją do gabinetu szefa na briefing. Spójrz na zdjęcie. Czy możesz powiedzieć, kto tutaj jest szefem Emmy? Wiem, że wygląda dość młodo, ale to ten facet po lewej. Jego marynarka jest na krześle szefa. Po briefingu została skierowana do działu IT, aby założyć swoje korporacyjne konto. Pewien gość o imieniu Lany miał jej pomóc we wszystkim, ale powiedział, że najpierw Emma musi poprawnie odpowiedzieć na jego zagadki. Ponieważ nie miała innego wyboru, postawiła wszystko na jedną kartę. Zapytał Emmę, dlaczego niewidzialny człowiek odmówił oferty pracy w ich firmie. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Ponieważ nie widział siebie akurat na tym stanowisku. Drugiego dnia pracy Emmy jej szef napisał do niej wiadomość, aby poszukała kobiety o imieniu Helen. Ponieważ był bardzo zajęty, Helen miała przekazać Emmy wszystkie instrukcje do następnego zadania. Problem w tym, że Emma nie miała pojęcia, która z kobiet to Helen. Czy możesz pomóc Emmie znaleźć Helen? Spójrz na tę kobietę. Ma na sobie naszyjnik z literą H, a do tego na jej plakietce jest napisane Helen. Myślę, że to wystarczające dowody. Emma dużo pracowała, próbując nadrobić zaległości, więc prawie zapomniała zjeść lunch. Kiedy zeszła do stołówki, nie było już wiele opcji do wyboru. Spójrz na obrazek. Jaki jest najbezpieczniejszy wybór Emmy? Zobaczmy. Ten burger wygląda apetycznie, ale jest na nim ślad po szmince, więc odpada. Ciasto z jabłkami paruje, ale wygląda na to, że było podgrzewane w mikrofalówce dziesiątki razy i zaraz się zepsuje. Najbezpieczniejszym wyborem będzie zapewne mrożona pizza. Hej, przynajmniej dzięki temu uniknie zatrucia pokarmowego. Pod koniec pierwszego tygodnia Emma pomagała swojemu szefowi w ważnym projekcie. Było późno w nocy i nagle zgasły światła. W całym budynku przez kilka minut nie było prądu, po czym ponownie włączyło się światło. Szef natychmiast pomyślał o poufnych dokumentach, które przechowywał w specjalnym sejfie w piwnicy. Emma poszła za nim, aby sprawdzić sejf, ale kiedy tam dotarli, zobaczyli, że jest pusty. Ktoś spowodował przerwę w zasilaniu i ukradł dokumenty. Gdy tylko policja przyjechała, zaczęła śledztwo. Lany, informatyk, powiedział, że utknął w swoim biurze, gdy zgasło światło, ponieważ nie mógł otworzyć elektrycznych drzwi. Helen, kierowniczka zmiany, powiedziała, że skorzystała z okazji, aby uciąć sobie drzemkę, skoro nie mogła wrócić do domu. Brian, jeden z nowych konsultantów, powiedział, że poszedł do kuchni, aby zrobić herbatę i spokojnie poczekać, aż prąd wróci. Czy potrafisz powiedzieć, kto kłamie? Brian nie mógł zrobić herbaty bez prądu, ponieważ w kuchni nie było kuchenki gazowej, a czajnik nie działał. W deszczowy poranek Emma wcisnęła przycisk drzemki na swoim telefonie zbyt wiele razy i wyszła dość późno do pracy. Musiała znaleźć szybszą drogę, wpisała adres swojego biura w Google Maps i zobaczyła trzy opcje. Każda trasa miała inną przeszkodę, której pokonanie zajęłoby jej trochę czasu. Na przykład omijanie drzewa zajmuje 3 sekundy, omijanie krzaka 2 sekundy, a jeśli chce minąć znak stopu, musi zatrzymać się na sekundę. Spójrz na obrazek, czy możesz pomóc Emmie wybrać najszybszą trasę? Najszybsza jest ta po prawej. To trasa z najmniejszą ilością przeszkód. Jest pora lunchu i Emma idzie do lodówki po przekąskę, którą przyniosła z domu. Otwiera lodówkę, ale jej jedzenie zniknęło. Prawdopodobnie ktoś zjadł jej burrito. Postanawia przeprowadzić szybkie śledztwo, żeby dowiedzieć się, kto ukradł jej lunch.
Szef zamówił drogie jedzenie na wynos z nowej restauracji w mieście. Joe, jej kolega z pracy, jest bardzo uczulony na gluten, więc również zjadł coś, co przyniósł ze sobą z domu. Helen, kierowniczka, zjadła pyszną sałatkę ze stołówki. Spójrz na obrazek. Czy wiesz już, kto ukradł lunch Emmie? To był Joe. Jego dłonie są spuchnięte. Prawdopodobnie zjadł burrito, mimo że jest uczulony na gluten. Od kiedy przeprowadziła się do San Francisco, Emma mieszka z dwoma innymi dziewczynami w małym mieszkaniu. Ma wrażenie, że jedna z dziewczyn jej nie lubi. Pewnego dnia, kiedy wróciła z pracy, na jej biurku leżały trzy jabłka i mała notatka. Na notatce było napisane, że jabłka to prezent powitalny, ale nie wiadomo od kogo. Spójrz na zdjęcie. Czy któreś z tych jabłek jest bezpieczne do zjedzenia? To, które ma w środku małego robaczka, jest najbezpieczniejsze. Pozostałe mogą być zatrute. Szef Emmy poprosił ją, aby odebrała jego samochód z warsztatu samochodowego i zawiozła go do biura. Chciała na nim zrobić wrażenie, więc zgodziła się. Odebrała samochód i przebieżyła strome wzgórze San Francisco w drodze do biurowca. Gdy tam dotarła, zauważyła, że recepcja płonie. Tuż obok podwójnych szklanych drzwi znajdował się hydrant przeciwpożarowy, którego mogła użyć do ugaszenia pożaru. Które drzwi Emma powinna otworzyć jako pierwsze? Drzwi od samochodu. Dzisiaj zadaniem Emmy w pracy było pomóc Helen, jej przełożonej, w zatrudnieniu nowego social media menadżera. Razem przeanalizowały trzy różne CV. Pierwsze pochodziło od kobiety o imieniu Angela. Ma 23 lata i nie ma dużo doświadczenia korporacyjnego, ale jest chętna do nauki. Thomas ma 28 lat i 7 lat doświadczenia zawodowego. Mówi, że pracuje dla Google od momentu założenia firmy. A potem jest Bianca, która ma 20 lat i od ponad 2 lat tworzy wiralowe stories na TikToku. Kogo powinny zatrudnić? Chyba najlepszym wyborem będzie Angela. Thomas skłamał w swoim CV, ponieważ Google zostało założone w 1998 roku, a Bianca nie może być ekspertką od tworzenia stories na TikToku, skoro TikTok nie ma takiej opcji. Helen poprosiła Emmę, aby załatwiła dla niej ważną sprawę. Bardzo zależało jej na czasie. Rzecz w tym, że Emma musiała przejść przez miasto, aby dotrzeć do miejsca, o które poprosiła ją Helen. Zdecydowała się więc przejść przez duży park. Gdzieś po drodze się zgubiła i znalazła się na skrzyżowaniu trzech ścieżek. Na początku pierwszej ścieżki był ogromny staw. Na początku drugiej była sterta wyjątkowo toksycznych odpadów, a wejście na ostatnią ścieżkę blokował wygłodniały niedźwiedź. Którą trasę powinna wybrać Emma? Pierwszą opcję. Owszem, trochę się zamoczy, ale przynajmniej nie zostanie zjedzona przez niedźwiedzia. Przy wejściu do nowego mieszkania Emmy ktoś zainstalował urządzenie z kodem do otwierania drzwi, ale nie podał żadnych wskazówek. Przyciski mają kształt zwierząt. Jest motyl, tygrys, niedźwiedź i delfin. Jak myślisz, który przycisk powinna nacisnąć Emma? Niedźwiedzia. Zajrzyj przez szklane drzwi do środka. Symbolem budynku jest niedźwiedź.